Dziennik Eurowizyjny. Podcast. Cześć, dzień dobry, witamy Was w pierwszym odcinku naszego podcastu Dziennika Eurowizyjnego. Witam Was Natalia Kowalczyk i Maciej Błażewicz. I w związku z tym, że obchodzimy 18. urodziny Dziennika Eurowizyjnego, wpadliśmy na pomysł stworzenia podcastu, żeby móc po prostu poopowiadać Wam o różnych ciekawych historiach. Poprosiliśmy Was również o Wasze pomysły, o Wasze sugestie na ten temat, co Wy byście chcieli w takich podcastach usłyszeć. Dostaliśmy od Was parę maili, za co bardzo dziękujemy. I w wielu mailach przewijał się podobny temat, czyli historia Dziennika Eurowizyjnego, ale nie tylko, bo oczywiście historia Dziennika Eurowizyjnego to także historia Eurowizji, tych 18 długich i bardzo owocnych lat. Jeden mail specjalnie zapadł nam w pamięć, to był mail od Błażeja, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. I właśnie Błażej dość konkretnie określił, czego by chciał od takich podcastów, czego oczekuje. I właśnie wspomniał o tym, żeby opowiedzieć o historii, także przychylimy się do tej prośby. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. No i w ten sposób rozpoczynamy pierwszy odcinek naszych opowieści. Myślę, że jest to bardzo fajny pomysł, ponieważ to są wspomnienia, historie, które być może nigdzie nie były nigdy spisane lub były spisane na jakiejś starej wersji Dziennika Eurowizyjnego na starej stronie, więc pewnie nie ma już do tego dostępu, a też wiadomo, nasi czytelnicy się zmieniają, przychodzą, odchodzą, więcej przychodzi niż odchodzi oczywiście, i dzięki temu mogą sobie przypomnieć takie historie, które pojawiły się w latach, kiedy oni jeszcze nie byli fanami Eurowizji. Czyli można powiedzieć, że będziemy teraz pisać taki wirtualny pamiętnik. Wirtualny dziennik. Dobrze, Maćku, ponieważ my od kilku dni, tak naprawdę od ponad tygodnia, żyjemy informacją o tym, że krajowe eliminacje wracają do siedziby TVP i że to będzie znowu nasz sposób wyboru reprezentanta, tym razem do 66. już konkursu piosenki Eurowizji, ja bym chciała Cię poprosić, żebyśmy dzisiaj sobie poplotkowali o sposobie na wybór naszego reprezentanta właśnie w formie preselekcji i eliminacji. Nie będę ukrywać, nie interesowałam się jakby tak zbytnio, nie zagłębiałam się w te dalsze lata. Czy Ty w ogóle pamiętasz swoje pierwsze preselekcje, nie wiem, jako dziennikarz czy jako fan Eurowizji? Oczywiście, że pamiętam, przy czym może taka ciekawostka, że ja preselekcji w 2003 i 2004 roku nigdy nie oglądałem na żywo. Dziennik Eurowizyjny tak naprawdę powstał bodajże na jeden dzień przed finałem krajowych eliminacji przed Stambułem, wtedy wygrał zespół Blue Café. Później tych preselekcji nie było przez rok, były preselekcje takie wewnętrzne, wygrał Iwan i Delfin. No i w 2006 powstał pomysł stworzenia, reaktywowania preselekcji pod nową nazwą Piosenka dla Europy, to była taki powiew świeżości. I to już obserwowałem jako autor Dziennika Eurowizyjnego, ale też tak naprawdę cały czas uczący się fan tego konkursu, bo ja tak naprawdę, jak zacząłem się interesować Eurowizją, to od razu jednocześnie z tym zacząłem pisać bloga wtedy jeszcze i tak naprawdę na bieżąco uczyłem się tego, z czym się zmierzam, i tak naprawdę ja często tak robię, że uczę się na błędach. I tak, no jeżeli chodzi o 2006 rok, pojawienie się piosenki dla Europy, no to było fajne zaskoczenie i wielkie emocje. I no, wtedy też były zupełnie inne czasy. Nie było portali społecznościowych tak rozwiniętych. Instagrama to w ogóle nie było, na przykład Facebook to chyba dopiero się gdzieś tam rodził. No ja nie miałem Facebooka wtedy jeszcze. Nie było tych wszystkich przecieków, które teraz są. Nie było takich plotek. Też nie mieliśmy aż takiego kontaktu. No ja w ogóle nie miałem kontaktu z Telewizją Polską. Członkowie OGAE Polska, zarządu OGAE Polska na pewno mieli. Natomiast no, te ogłoszenie listy laureatów i zakwalifikowanych do finału to były wielkie emocje. I myślę, że to jest coś, co do tej pory każdy może odczuć, nawet ty, jak zaczęłaś się interesować tym później. Pierwsze takie wrażenie, jak pojawia się ta lista uczestników i pierwsze pytanie, które się nasuwa, kim są ci ludzie? To prawda. I tak naprawdę wtedy się dopiero zaczynało prawdziwe dochodzenie, które wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. Nie było, tak jak mówiłem, Facebooka, więc ja pamiętam
informacje na temat tego, kim jest Natasza Urbańska, znalazłem na jakiejś stronie szkoły tanecznej, gdzie było jej jakieś tam zdjęcie, informacje o tym, że jest gimnastyczką. Największy problem był oczywiście z albo takimi zbyt popularnymi imionami, albo zespołami, na przykład zespół Wino. No jak się wpisało do Google, które wtedy jeszcze nie były takie super, no to co się pojawiało, tak? To nic się nie pojawiało, ale myślę, że każdy pamięta historię nowszą z poprzedniej już tak naprawdę dekady. Zespół Happy Prince, no jak się wpisało do Google, to nic nie wyskakiwało. Jak się wyskoczył baton Prince Polo, to było dobrze. Ja pamiętam też plotkę, która chodziła na dzienniku eurowizyjnym, że Happy Prince to jest Michał Szpak po nowym na białym koniu, pseudonimie. Tak. I tak naprawdę ja dowiedziałem się, że Happy Prince jest kimś innym, tylko dlatego, że spytałem się o to osoby, która wtedy pomagała przy tworzeniu fanpage'a Eurowizja TVP i ona mi podpowiedziała, że jest to duet, więc już wiedziałem, że to nie jest Michał Szpak. Także do tej pory jest to obecne i jak prześledzicie sobie stare listy finalistów, no to na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi, tak? Że te nazwiska nam nic faktycznie nie mówiły i to jest coś, co się gdzieś tam powtarza po kolei. Ja tutaj się troszeczkę odbiję do Twoich pierwszych preselekcji, bo na moje pierwsze i jedyne w sumie preselekcje, na których byłam, czyli w 2018 roku, byłam dzięki wyjściówkom z dziennika eurowizyjnego, więc trochę miałeś w tym swojej zasługi i bardzo Ci dziękuję. No właśnie, a jak to było wcześniej? Jak można się było dostać na widownię takich eliminacji? Znaczy wyjściówki zawsze były, ja już byłem wtedy członkiem OGE Polska od 2005 roku i zawsze te wyjściówki gdzieś tam były dla członków stowarzyszenia dostępne. Nie pamiętam dokładnie ile ich było, wtedy też samo stowarzyszenie było mniej liczne, ale takie wyjściówki się otrzymywało i to było wielkie święto, bo mogliśmy wszyscy zjechać do Warszawy, spotkać się i razem gdzieś tam te emocje przeżywać. Zresztą to też było inaczej niż jest teraz, no bo nie było przede wszystkim no, mediów społecznościowych, które gdzieś tam nam pozmieniały życie. I ja pamiętam, jak preselekcje wróciły w 2016 roku, spotkaliśmy się ponownie też z wieloma osobami z OGE Polska i padło takie stwierdzenie, że kurczę, to są pierwsze preselekcje, na których możemy się otagować. Bo do 2011 roku to mało kto, nie wiem czy w ogóle ktokolwiek miał możliwość, jeżeli nie był tam z komputerem podpiętym do kabla z internetem, więc no nie mógł się tam otagować, nie mógł tak. Nie wszyscy też tak robili zdjęcia, bo to trzeba było mieć kamerę albo te zdjęcia były słabej jakości. Więc wejściówki były, one najczęściej były drukowane na takich kartkach z logiem Eurowizji czy z logiem preselekcji. Była jedna osoba, która była dedykowana do rozdawania tych wejściówek przed wejściem do budynku F, bo zazwyczaj przez ten budynek wchodziło się do studia. Cały czas mówisz, że kiedyś to było inaczej, że wszystko się zmieniło, no ale ja nie wierzę, że nie było żadnego elementu, który by nie zmieniał się na przestrzeni tych lat w preselekcjach. Znaczy, no masz rację, faktycznie wiele się zmieniało, zmieniała się władza, zmieniali się prezenterzy, zmieniło się nawet miejsce, w którym preselekcje są organizowane, zbudowano wielki nowy budynek Telewizji Polskiej. No ale poza tym, że nie zmienia się wiecznie pytanie, kim są ci ludzie, nie zmienia się też jedno i myślę, że miałaś akurat doświadczenie z tym faktem, ponieważ tak jak mówiłem, jak dostawało się te wejściówki, wchodziło się do budynku F, to pierwsze, z czym się jakby zmagaliśmy, zanim jeszcze rozpoczęła się walka o Eurowizję tam w studiu, to była walka w szatni. I szatnia, nie wiem, jeżeli byliście w budynku F, to wiecie, o co chodzi. Jest to dość niewielkie pomieszczenie, w którym tłoczy się bardzo dużo osób, w związku z tym, że preselekcje zazwyczaj były zimą i to taką dość srogą, więc było zimno, nie było sensu stać na zewnątrz, trzeba było wejść, upchnąć się w środku. No i panie dwie szatniarki bardzo, nie powiedziałbym, że chętnie i ochoczo, pomagały nam w rozebraniu się, w powieszeniu tych kurtek. Były zawsze pytania, czemu haczyk jest urwany, a gdzie jest mój kluczek, a czemu tutaj torba na jednym haczyku razem z kurtką. Więc no, coraz więcej osób wchodziło do tego niewielkiego pomieszczenia. Ludzie się tłoczyli, przy okazji też się witali ze sobą. Więc no, to tak było gwarnie, radośnie, ale też troszkę nerwowo, gdy gdzieś tam zaczynało brakować miejsca. Ale była też taka świetna historia i to powinnaś pamiętać. Nie wiem, czy wiesz, o czym chcę powiedzieć.
To były chyba preselekcje 2018, gdy było już parę osób z Dziennika Eurowizyjnego na widowni. Ja pamiętam, że chyba już oddałem kurtkę, zadowolony, że już w końcu ogarnąłem tą szatniarkę i nagle słyszę taki jakby taki wybuch radości. Ja wiem, o czym mówisz. Mówisz o tym, że wszyscy wtedy, tak, to prawda, ja byłam tam, oglądaliśmy Margaret w Melodii Festiwalen. Tak, to były chyba dogrywka Melodii Festiwalen, bo te preselekcje w 2018 były dość późno i ona wtedy awansowała do finału z piosenką In My Cabana, więc to było też takie fajne, bo to też pokazywało tą atmosferę. Ja się czułem wtedy jak trochę na takim stadionie, gdzie po prostu ludzie coś oglądają, kibicują i nagle wszyscy się z tego cieszą, więc to naprawdę było fajne. No ale tak, te historie z szatni i w ogóle to miejsce, to jest coś, co raczej się nie zmienia. Czyli taki element integracyjny. Tak, zdecydowanie wszystkich tak. Fanów. Tak. No dobra, a jak to było ze sceną? Bo wiemy na przykład w tym roku, że wracamy do studia numer 5. Przynajmniej tak napisałeś na Dzienniku. Wszyscy kojarzą krajowe preselekcje bardziej z tym słynnym holem w TVP, schodami, windami. Ale skoro napisałeś, że wracamy do studia numer 5, to znaczy, że już tam wcześniej byliśmy na preselekcjach. Tak, preselekcje tam się odbywały, nie pamiętam czy wszystkie przed 2009 rokiem, ale na pewno 2008, nie wiem, chyba też 7, 6, te trzy, na których pierwszy raz byłem. To jest studio, w którym też odbywała się Eurowizja Junior 2020, też tam jest nagrywana chyba Jaka to melodia i Szansa na sukces. Wchodzi się przez, właśnie ze strony szatni, trzeba poczekać na osobę, która nas tam zaprowadzi, bo nie można tak sobie samodzielnie chodzić po budynku. Przechodzi się przez różnego rodzaju korytarze wyglądające bardziej staro lub mniej staro. Widzi się ten słynny łącznik, gdzie ludzie robią sobie zdjęcia idąc na pytanie na śniadanie. No i wchodzi się przez z takiego wąskiego korytarza, przez takie pomieszczenie, gdzie mamy chyba jakiś bufet, konkretnie do studia. I tak naprawdę, jak ja pamiętam, pierwszy raz wchodziłem do tego studia, to wrażenie jakby ogarnęło mnie takie wrażenie chaosu, bo wszędzie gdzieś leżały kable, było ciemno w różnych tych miejscach, te barierki oddzielające widownię od sceny, mnóstwo kamer, mnóstwo sprzętu, wszędzie gdzieś ktoś biegał, ludzie gdzieś tam się ustawiali. Też warto dodać, że na takiej widowni zazwyczaj, bo one nigdy nie były biletowane, więc to zazwyczaj były osoby z otoczenia artystów, fani Eurowizji, czyli członkowie OGAE, i osoby wynajęte przez profesjonalne agencje statystów, żeby było wrażenie, że ludzie tam się bawią, no bo wiadomo, no, nikt normalny się nie będzie bawił do piosenek, których nie zna i do ludzi, których nie zna. Więc te osoby były przećwiczone, nie wiem, czy one znały te piosenki, w sumie zawsze się nad tym zastanawiałem, czy one znały te utwory, czy po prostu wiedziały, że nie wiem, wyłapywały rytm i skakały i piszczały w każdym możliwym momencie. Może zapraszano ich na próby? Być może, ale w sumie nie, bo ja na próbach nigdy nikogo takiego nie widziałem, ale o próbach jeszcze porozmawiamy. No i generalnie było tak, że jak oglądaliście, bo na Dzienniku Eurowizyjnym kiedyś wspólnie oglądaliśmy te starsze preselekcje, no to widać przy dalekich ujęciach, w których TVP się lubuje, że mamy scenę, mamy tą widownię i jakąś garstkę ludzi w jednym miejscu jakby znacznie żywiej reagującą na wszystko, co się dzieje, a wokół fani Eurowizji tacy trochę zblazowani, zmęczeni, no bo my też na czymś innym się skupiamy. My jakby nie, no nie będziemy szaleć do tych piosenek, tylko my tu analizujemy, czy tutaj dobrze mrugnęła, czy ona dobrze jest tutaj ubrana, czy tutaj się uśmiechnęła. No do tej pory to robimy. Pamiętamy chociażby pilnowanie, czy Sarah James się śmieje do kamery, więc my na to zwracaliśmy uwagę, już sobie też analizowaliśmy, kto może wygrać, kto jest w jury i tak dalej, więc na tym się skupialiśmy i tak to wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o samą scenę, to ona nigdy nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, jeżeli chodzi o te sceny w studiu, natomiast jeżeli chodzi o późniejsze krajowe eliminacje, te już w tak zwanym holu, to bardziej na mnie wrażenie robiło to, w jak różny sposób można zaaranżować to wnętrze, bo praktycznie za każdym razem, a tych preselekcji w holu kilka było, za każdym razem ta scena była w innym miejscu, jakby w innym, że tak powiem, rogu. Raz te schody były widoczne, raz ich nie było widocznych, raz była używana antresola, raz nie. Więc no, to było takie fascynujące, że
taki niewielki skrawek podłogi można w bardzo różny sposób zagospodarować. Ja jeszcze wrócę do tych statystów, o których mówiłaś przed chwilą. A czy to nie było tak na przykład, że ci statyści byli też wynajęci po to, żeby na przykład oklaskiwać wszystkich podczas wyników i cieszyć się z tego, kto zostanie wybrany, bo dobrze wiemy, że parę lat temu nie było tak miło na widowni. Znaczy, na widowni bywało różnie. Tak jak mówiłem, fani raczej przychodzą tam już z konkretnym faworytem. Czasami się to zmienia w trakcie, czasami nie. Raczej nie. No i te wyniki wywoływały u nas dość różne emocje, zwłaszcza, że często wyniki były w jakiś sposób zaskakujące. Mieliśmy remis w 2006 roku między Kasią Cerekwicką a zespołem Ich Troje. Później mieliśmy zwycięstwo Jet Set, którego chyba niewiele osób już wtedy chciało, bo wolało tą poprzednią piosenkę. A z drugiej strony mieliśmy wygraną Isis G. To była pierwsza taka wygrana, gdzie Isis była pierwsza zarówno u widzów, jak i u jurorów, więc to różne emocje wywoływało. Oczywiście mieliśmy też swoich, że tak powiem, czarnych bohaterów, jak to się mówi. Czarnych koni? Czarnych... Chodzi ci o... Mieliśmy kogoś takiego, z kim nie przepadaliśmy, ładnie mówiąc. Myślę, że większość z was pamięta sytuację z 2017 roku, czyli udział Rafała Brzozowskiego. Nie do końca ta piosenka się spotkała z aprobatą fanów. Były tam jakieś doniesienia o różnego rodzaju buczeniu czy jakimś tam niekulturalnym zachowaniu. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie, w 2008 również była taka sytuacja, gdyż mieliśmy obawy, że Natasza Urbańska wygra preselekcję i wygra nie w sposób jakby sprawiedliwy. Ja z perspektywy czasu uważam, że ona miała super piosenkę i mi się ona bardzo podobała, natomiast wtedy oczywiście byłem bardzo za Isis G i baliśmy się tego, że Natasza w jakiś sposób zmanipulowała tę preselekcję lub osoby z jej otoczenia, więc pojawiło się buczenie. Z tego, co ja pamiętam, nie zaczęło się to buczenie od fanów, tylko od jednego z celebrytów, którzy byli tam obecni. Natomiast oczywiście poszło, tak? Poszła taka fala. Lawina na troszkę na występie, później też na samych wynikach, na tym wywiadzie po występie, gdzie padło to słynne, troszkę się nie słyszałam. Nie wiem, czy to było dobre, czy to było złe, natomiast było to jakieś, tak? Było to żywe i o tym się pamięta, chociaż Telewizja Polska, wiem, że w przekazie telewizyjnym starała się to zatuszować. Natomiast jest też, żeby też trochę jakby wybielić tutaj tą sytuację, Natasza Urbańska była pierwszą osobą, która podbiegła do Isis w momencie, gdy Isis już stała na środku sceny jako zwyciężczyni. I akurat to mam nagrane i jest to jakiś taki fajny motyw, pokazujący, że mimo wszystko jest w stanie gdzieś tam pogratulować mimo swojej osobistej przegranej. Tak? Więc Natasza Urbańska bardzo fajnie się wtedy zachowała. Uważam. Ale myślisz, że to było szczere wtedy? Z perspektywy czasu teraz, patrząc na to, co później się działo z Natoszą Urbańską, myślę, że mogło być nawet szczere. Ale ja osobiście nic do niej nie mam, bardzo ją lubię, zresztą bardzo jej kibicowałem w 2007 roku. Więc jeżeli chodzi o tę preselekcję, wiele jest emocji. Akurat tutaj nie jest potrzebna agencja statystów, zdecydowanie nie. Bo my sami możemy narobić niezłego hałasu. Zresztą pamiętasz też, jak było z Gromim w 2018 roku. Ja pamiętam też tą euforię, gdy wygrała Kasia Moś. Pamiętam również tę ciszę, gdy wygrał Michał Szpak i to nasze zaskoczenie. Także preselekcje zawsze dają nam dużo emocji i myślę, że w tym roku będzie podobnie. A propos publiczności, powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś tutaj właśnie, gdy Gromi wygrywał. Ja pamiętam bardzo fajną inicjatywę fanów w grupy, w której ja też miałam przyjemność być, kiedy wszyscy, żeby wesprzeć Gromiego i żeby jakby zaznaczyć też swoją obecność na publiczności, założyli kapelusze i przynieśli je do studia TVP. Czy ty przynosiłeś na swoje wcześniejsze preselekcje jakieś, nie wiem, flagi, rekwizyty, transparenty z numerami startowymi, bądź czy twoi znajomi, czy w ogóle była kiedyś taka tradycja, żeby wspierać nie tylko brawami, oklaskami, ale też jakimiś rekwizytami? Czy wiesz co, ja pamiętam, że kilka razy miałem flagę Polski, zresztą flagę Polski, którą mam do tej pory i z którą jeżdżę na Eurowizję. Pojedyncze osoby gdzieś tam te flagi miały, natomiast bardziej wyznaczały się osoby z fanklubów, chociaż wiadomo, im później tych bardziej znanych artystów było mniej, w związku z tym fankluby nie istniały, ale pamiętam ogromne flagi przy zespole Ich Troje, czy chociażby takie
plakaty jakby z wizerunkiem Margaret podczas jej występu w 2016 roku. Natomiast generalnie no, nie było tego aż tak dużo, też z kwestii technicznych, no wiadomo, to gdzieś tam zaburza odbiór i przeszkadza trochę osobom jakby realizującym cały show. Ale teraz mi się przypomniało jeszcze inicjatywa w momencie, kiedy Kasia Moś śpiewała Flashlight. Nie wiem, czy pamiętasz w przekazie telewizyjnym w momencie, kiedy... nie pamiętam, co się wyświetlało na tych telefonach komórkowych, ale coś się wyświetlało. Nie wiem, czy nie właśnie słowo flashlight i było to skierowane w stronę kamer, że publiczność trzymała te telefony. Nie wiem, czy pamiętasz tę inicjatywę. Wiesz co, ja 2017 rok to jakoś tak dziwnie pamiętam, bo ja pamiętam, że ja oglądałem to gdzieś z jakiegoś tarasu, bo miałem gdzieś tam wejście w innym miejscu i... Zwłaszcza, że ja jakby, gdy jestem na próbach do preselekcji, to bardziej skupiam się na próbach, także na występach podczas prób, a później już raczej tylko, nie wiem, robię zdjęcia, czy obserwuję, jak tam ludzie się zachowują i tak dalej. A często miałeś okazję być na próbach? Widzieć, jak to wygląda zza kulis? Wiesz co, nie powiem ci dokładnie ile razy, bo już nie pamiętam, zwłaszcza, że niewiele się chyba takiego materiału ostało z tego, co mogłem tam robić. Zazwyczaj też, tak mi się zdaje, byłem na... próbach właśnie po prostu z ramienia Ogaja Polska czy z redakcji Eurowizja.org, a dopiero w ostatnich latach z dziennika eurowizyjnego. Natomiast te próby oczywiście były i w sumie próby to jest też coś, co się nigdy nie zmienia i to nie jest do końca niestety dobre, bo te próby są za krótkie i o tym mówią wszyscy i obserwatorzy i przede wszystkim artyści, ekipy wykonawców. Próby zazwyczaj zaczynały się na dzień przed finałem i to były takie proste próby dźwiękowe, dopiero później następnego dnia były próby techniczne do występu. Wiem, że gdzieś tam była próba generalna i praktycznie zaraz po niej już była transmisja na żywo, więc tego czasu było bardzo mało. I też z tego względu no, te występy no, nie są tak dopracowane, jak mogłyby być w przekazie telewizyjnym, jak to jest na Eurowizji. Tak? I my zawsze gdzieś tam na to zwracamy uwagę i trochę to krytykujemy. Te wszystkie ujęcia losowe i tak dalej. No ale to wynika z tego, że po prostu artyści nie mają czasu nawet zobaczyć, jak ten występ wygląda i to raczej jest dobra wola reżysera, który po prostu przeklika sobie te kamery w danym momencie. Natomiast no i próby niestety też są zawsze dość chaotyczne. Nie ma jakiegoś konkretnego harmonogramu. Ludzie przychodzą, kiedy chcą. Mnóstwo osób gdzieś tam się kręci. Jest też raczej zakaz publikowania czegokolwiek, chociażby zdjęć, nagrań, wideo, czy no nie wiem, robienia relacji to w ogóle nie jest możliwe. To też wynika, to jest też na prośbę czy wytwórni, czy samych artystów. Co jeszcze można powiedzieć o próbach? No, na pewno mnie irytowało mnie trochę to, że w momencie, gdy preselekcje były otwarte dla osób z zagranicy, próby i tak odbywały się po polsku i wszystkie instrukcje były po polsku. Ja pamiętam 2008 rok, bo to chyba było pierwszy raz, kiedy ja byłem na próbach i wtedy mieliśmy parę osób z zagranicy, m.in. Sandra Oxenryd ze Szwecji, która reprezentowała Estonię. Wtedy to było 2 lata wcześniej i ona, no widać było, że była bardzo zagubiona i pamiętam na jakąś próbę, gdzie trzeba było przetestować tą sekwencję podawania wyników, ogłaszania zwycięzcy. Ona sobie w ogóle przyszła w takich wałkach we włosach, bo jeszcze nie była gotowa tutaj z reklamóweczką, z jakimiś swoimi ciuchami. No i tak kazali jej tam stanąć, no to stało, ale nic tak naprawdę nie wiedziała, o co chodzi, co ma mówić, kiedy ma mówić, w którą kamerę ma się patrzeć. I tu pamiętam akurat Natasza Urbańska bardzo jej pomagała, tłumaczyła jej to wszystko, co się dzieje i gdzieś tam mam zarejestrowane to na swoich filmach, że ze sobą rozmawiały i fajnie, że była takim wsparciem. W internecie dość wiralowym hitem, jeśli chodzi o te ostatnie preselekcje, które mieliśmy w Polsce, jest właśnie cykl Były sobie preselekcje naszego kolegi Roberta z Belle do Maja. A czy ty znasz jakieś takie właśnie preselekcyjne wpadki jeszcze ze wcześniejszych lat, z czego można by było zrobić takie właśnie wiralowe materiały? Znaczy ja robiłem w ogóle takie materiały i takie materiały gdzieś tam są jeszcze dostępne w internecie. Natomiast wpadek oczywiście było mnóstwo, bo te preselekcje po prostu zazwyczaj były, nie chcę powiedzieć, że źle, ale tak na szybko przygotowane. I często były gdzieś tam problemy z kamerami, czy z dźwiękiem, czy ktoś źle wszedł w danym momencie, jeżeli chodzi o prezenterów, grafika się popsuła. To gdzieś tam też mam na YouTubie zarchiwizowane. No ja pamiętam takie, znaczy wpadką w ogóle było też to, że jurorzy dopuszczali utwory, które tak naprawdę nie spełniały regulaminu i dopiero
po ogłoszeniu listy finalistów, że tak powiem, OGAE Polska wkraczało do gry i sprawdzaliśmy po kolei, czy przypadkiem gdzieś te utwory już się nie pojawiły i wiele utworów zostało w ten sposób wyrzuconych ze stawki. Przede wszystkim to był utwór Kasi Skrzyneckiej, czy zespołu Micro Music, czy chociażby Krzysztof Zalewski, słynna piosenka Kiełbasa. Pamiętam też sytuację, no były te dzikie karty i one były przydzielane tak naprawdę zaraz po ogłoszeniu głównych finalistów. Jedną z dzikich kart dostał zespół Żywiołak w 2008 roku. Zespół, który ja bardzo lubię i ich utwór Noc Kupały bardzo mi się podobała i bardzo liczyłem na to, że ten utwór wygra. Natomiast kilka dni później okazało się, że zespół Żywiołak wykonał swoją piosenkę koncertowo podczas jednego z występów w Telewizji Polskiej. I okazało się, że ten utwór nie może być dopuszczony. W związku z tym zostali zdyskwalifikowani. A ponieważ wcześniej już zostało wylosowane, że oni wystąpią jako pierwsi, to nie można już było, że tak powiem, wycofać tej kolejności. W związku z tym preselekcje 2008 rozpoczęły się od drugiego numeru. I jako pierwsza, będąc druga, wystąpiła Kasia Nowa, z którą też się zresztą wiąże fajna anegdota, to już tak na koniec powiem. Kasia Nowa miała utwór The Devil, Diabeł. Natomiast ja nie wiem, jak to się stało, ale ktoś chyba w przygotowując listę tych uczestników i tytuły piosenek do opublikowania na stronie tvp.pl zrobił głupi błąd, literówkę i zamiast literki V pojawiło się B, w związku z tym wyszło słowo D-D-Il. No i tak poszło w świat. Ja pamiętam na portalach zagranicznych wszędzie ten tytuł się pojawiał, więc biedna Kasia, tak? No, zresztą Kasia wtedy zajęła jedno z ostatnich miejsc. I takie historie się właśnie pamięta i to jest fajne i nie wiem, czy czytelnicy gdzieś o tym pamiętają. Być może to się pojawiło w komentarzach, jak na przykład oglądaliśmy te preselekcje, ale może nie każdy zna genezę tego. Więc były takie wpadki i myślę, że tych wpadek w tym roku, jakby tu nie ujmując nikomu, będzie sporo, więc na pewno Robert, którego serdecznie pozdrawiamy, będzie mieć mnóstwo do roboty. To tak na koniec powiedz mi już, odchodząc od wspomnień, czego oczekujesz, jakie masz oczekiwania względem tych najbliższych preselekcji? Ja bym chciał przede wszystkim, żeby pojawiła się tam publiczność, żeby nie było problemów stricte związanych z pandemią, żebyście mogli też czytelnicy, nasi słuchacze otrzymać tych parę wejściówek, które będziemy mieć dla Was przygotowane. Liczę na emocje spore, na pewno przy ogłoszeniu wyników. Mam nadzieję, że niektórzy wykonawcy zaskoczą nas na żywo. Tutaj przede wszystkim mam jednego swojego faworyta, na którego bardzo mocno liczę. Co jeszcze? Fajnie byłoby zobaczyć jakieś ciekawe osoby w roli gości specjalnych, może też kogoś z zagranicy, ale kogoś chciałbym, żeby to było gdzieś tam powiązane z Eurowizją. No i żeby było jak najmniej tych błędów, wpadek, czy jakichś takich, jak to się mówi po serbsku, lapsusów, które po prostu gdzieś potem będziemy bardziej pamiętać niż te emocje, które nam na pewno będą towarzyszyły 19 lutego. Czego Tobie, sobie i Wam życzymy. Drodzy nasi słuchacze, oczywiście Wy możecie się odnosić do tego, co Maciek przed chwilą powiedział. Jeśli macie sami jakieś ciekawe wspomnienia z preselekcji, zapraszamy do pisania listów do redakcji Dziennik Eurowizyjny @gmail.com. Najciekawsze listy oczywiście będziemy cytować w naszych podcastach. Jesteśmy na social mediach, przypomnę, Instagram, YouTube i Facebook Dziennik Eurowizyjny i od niedawna jesteśmy też na Tipli. Możecie wspierać nasze działania, dorzucając się symboliczną złotówką bądź paroma złotymi więcej. A oczywiście wszystkie informacje na temat krajowych eliminacji i Eurowizji na stronie dziennikeurowizyjny.pl, która przypominam 23 stycznia obchodzi 18 urodziny. Bardzo dziękujemy za obecność dzisiaj. Zapraszamy do kolejnych odcinków naszego podcastu. Pierwsze koty za płoty. Gratuluję Ci, Maćku. Pierwszy podcast. Gratuluję, Natalio. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i do usłyszenia. Cześć. Dziennik Eurowizyjny. Podcast.